W sumie to też tak mnie zastanawia. Cały czas tylko wszyscy szukają waifu i waifu w personach. Przynajmniej z tego co widziałem. Czemu w takim Marianie waifu nie poszukają? Na przykład... Ta zapiszę. Na przykład o... Tutaj o jest jedna waifu. Widzicie jak się podnieciła kiedy w nią rzuciłem tym starbitem? Lubi to. Albo Piczka też jest. Chociaż nie wiem, Piczka to raczej już zajęta, więc... Ta, nieważne. Co tam jeszcze? To chyba jedyne kobiety w tych grach, tak mi się wydaje. Kurde, więcej tutaj husbandów jest niż waifu. Na przykład, kurde, zobaczcie ile tych toadów jest, ja pierdzielę. Normalnie zarąbiste materiały na husbandów. I do tego każdy pewnie będzie mógł sobie takiego jednego znaleźć, wziąć do domu, bo jest ich pełno jak mrówek. Ale gdzie jakby się wzięło takiego do domu, to pewnie by kurde nie przeżył. Pewnie próbowałby sobie zrobić kanapkę ale zamiast zrobić kanapkę z grzybami, to dekorowałby chleb swoją głową pokrojoną na kawałki. Jakby to kurde było możliwe, nie pytajcie mnie, ale jako że... Toady są takie, jakie są, na pewno by znalazły jakiś sposób. Tak więc no, chodźmy tutaj. I w sumie te... Nie wiem... Gimby. Też niezłe husbanda są, tak mi się wydaje. No. To biedaki, bo cały czas... Musimy ich rozdeptywać. To jest straszne. One, co, one chcą tylko nas zabić, nic wielkiego. A my kurde ich rozpierdzielamy naszymi brudnymi butami. Toż to jest nieludzkie. Jakim prawem mam prawo kurde się bronić? Pierdzielaj, o widzicie? Mogłem go przecież nie zabijać, mogłem go przecież tylko się z nim zaprzyjaźnić. Mogłem pozwolić na to, żeby zredukował mi moje HP do zera, o. No, to mi się kurde podobało, bo jestem masonem. O shit. Mogę cię pięściami rozpierdzić. O kurwa, muszę uważać. Gdzie uciekasz? A kurde, w tej grze naprawdę symbolem biednego, zdesperowanego chłopa, który cały czas szuka waifu, jest chyba sam Władimir Putin, także znany jako Bowser. Kurde, trochę mi szkoda tego gościa, na serio. Cały czas tylko chce dorwać się do tej Piczki i ona mu się nie daje. Zawsze Marian musi się wpierdzielić w jego plany. No trochę współczuję mu. To w takim razie, skoro mu z... Nie wiem. Z waifu nie idzie, to niech sobie husbando poszuka, o. To byłoby idealne. Czemu ja sugeruję takie rzeczy? No nie wiem. Kurde, jak z babami jemu nie idzie, to może z chłopami spróbować. Ja tam nie będę nikogo oceniał. O! Mam tu coś do znalezienia? Okej. O, Holender! Nie! 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 Cholera, no trudno. O! Nie mogę na tej skorupie pojeździć po tym piasku? Fuck me! Trudna sztuka. Pierdzielaj, no. W tej skrzyni też pewnie będzie jeden i do tej skrzyni chyba potrzebuję muszli. Przy okazji... O, no tak.
tam jest. Thank you so much. O kurde, myślałem, że moje speedrunnerskie techniki mi tu pomogą, ale nie. Gin. Cholera. Czy w ogóle można cię załatwić? O, o, o! Fuck! Nic z tego. Mam kiepskiego cela. Dobra, jeszcze raz. Tędy! Nie, w złą stronę chyba. O, Holender. A może? Może? Nie no, cholera, to gdzieś tu było, jestem pewien. Kamera, współpracuj ze mną. Próbuję tędy. No nie no! Gdzie to było? Wiem, że to gdzieś tu było. Jestem ślepy. O, jest, jest! Moje! Kurwa! O, niech to. Tak, przestań. Przestań się kręcić, kiedy ja się drapię po nosie, Marian, do jasnej cholery. One more time. Jest, udało się. Ile mi to zajęło? 5000 godzin? Dawaj. Dobra. Te wybory. Którędy powinienem iść? Pójdę lewo. W lewo raczej, chciałem powiedzieć. O, dobra. O, shit! Myślałem. Nie! Ruchome piaski, wy chuje! Nienawidzę was. Ach, no dobra, jeszcze raz. I przestań się wiercić, kiedy się drapie po nosie. To jest dziwne. I niezdrowe. Wiercenie się, nie drapanie się po nosie. Nie, nie w ten... Dobra, nieważne. I tak mi się udało. Marian, kurde, współpracuj teraz ze mną. Nie! 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 O, tak! Udało się, ledwo. Ale się udało. Jestem, kurde, master of disaster. A no tak, zapomniałem, przecież one znikają. Tak więc zrobimy to w ten sposób. Idź, kurde! W sumie po co te monety zbieram? Pobiegajmy jak ten debil tylko dlatego, żeby muzyka grała. Udało się. Tylko jeden one-up? O, trzy są. Chciałem powiedzieć, wstydu nie macie? No kurde! Niech to. Dezorientujące sterowanie. Nie moja wina. Ale nieważne. O nie, teraz muszę wpaść do dziury. To nie jest coś, co robię bardzo często. Już mi się nie podoba to, że te tornada tutaj są. Już wiem, że będą mi przeszkadzać. Tak szczerze mówiąc też... ostatnio w gry nie gram za bardzo, ze względu na to, że jestem zbyt zestresowany, że tak powiem. Nie, nie tu! Dobra, jest.
sumie kiedy no, te egzaminy i tak dalej, wkurza mnie to strasznie. Chciałbym, żeby już były wakacje, żebym miał spokój. Tylko o tym marzę. A właśnie, teraz kurde matury też są. Mam nadzieję, że ci wszyscy co teraz mam robić? Co ja mam teraz robić? What the fuck? Chwila. A, wiem, z drugiej strony może się pojawiło. O, jest! Coś mi się zdaje, że zmarnowałem czas niepotrzebnie, ale... Gwiazda! Majne! Nie! Nie zdążę. Wiedziałem. O! Tak więc no, mam nadzieję, że dobrze wam poszły wasze matury. I że wszystko jest ok, i że polski matematyka została zdana. Ponieważ to jest najważniejsze, żeby pozdawać to cholerstwo. A to też kurde niepotrzebny stres do jasnej ciasnej. No bo no, jak to niektórzy mówią, matura to bzdura! Ja tam nie wiem, ja matury nigdy nie pisałem. Ja kurde mam maturę co półrocze. No. Tędy mam iść? Czy sam kurde nie wiem. Którędy to było? Weź tę monetę, Marian! No, dziękuję. No co jest? Nieważne. W sumie to też ten matura to bzdura, to bardzo stary ten... Chyba kanał YouTube'owy? Tak, tak, to jest kanał YouTube'owy. Kurde, dawno nie oglądałem. Bo w sumie to też, tak szczerze powiem, w szkołach to raczej takie... niepotrzebne rzeczy są. Nas uczą cały czas. Niech! Cholera jasna. Wiecie, no nie mówię tam o... tej opisowni i tak dalej, no nie, podstawy matematyki jednak trzeba znać. Ale bądźmy szczerzy, są pewne rzeczy, jest ich bardzo dużo, które to nigdy nam w przyszłości się nie przydadzą. No chyba, że tam może w którymś momencie naszego życia w szkole wyższej może się przydać nam coś. Na przykład, nie wiem, dla mnie teraz jeden z tych wykładów i tak dalej, no nie? Bardzo ważne są te, jak to po polsku się mówi, te x plus y równa się z i tak dalej. Faktoryzacja chyba, czy coś? Ułamki nie. Arytmetyka? Cholera jego wie, nie pamiętam jak to po polsku się mówi. Bo kurde, polską matematykę to ja miałem w podstawówce ostatnio. Z 10 lat temu, tak więc mam prawo nie pamiętać, jak to się nazywa po polsku. Tak czy owak, no. Ale nawet jeżeli nam jest mi to ważne, to tylko w pewnym sensie, w pewnym stopniu, bo to tylko podstawy są nam potrzebne, w sensie jak to działa i tak dalej. Nic wielkiego. Ten. W sumie grafiki z tego się robi? Robimy? Nie chyba. Nie, robimy. Trochę. Ale tylko trochę. W sumie, kurde, ekonomia opiera się tylko i wyłącznie na grafikach. O! Będziemy się napierdzielać z kolejnym bossem. Tak jest, wiem! Zamknij gębę. Jestem głupi! Mimo tego, że nie grałem w tą grę chyba już z miesiąc, to wiem co, kurde, gdzie i jak. Pójdę po łanapy! Ze dwa wezmę. Bo nigdy nie wiadomo, co się może stać. Nie, kurde, nie tędy.
Więc jeden w skrzyni. Jeden gdzieś tam, ale on trudny do zdobycia jest, więc sobie odpuszczę chyba. Ten przy tej całej kuchni czy coś. Siema Lugi, spadaj Lugi. Tak więc no, cieszę się, że jednak przez wakacje będę streamował cały czas. Niby miałem iść na staż i tak dalej, no ale oczywiście szkoła się popisała swoją tą umiejętnością organizacji. I wyszło na to, że kurde nie pójdę do tego na staż w tym roku. Jakby co to za rok będę musiał się postarać. Najgorsze jest to, że to nie jest moja wina. Nie z mojej winy, kurde, raz. Bo to ten, za każdym razem trzeba pisać propozycję stażu i tak dalej, no nie adres tam tego, co tam chcemy robić, co tam chcemy robić i tak dalej. Nie, i kurde, dałem dwie te całe kartki. Na jedną musiałem czekać półtorej miesiąca, nawet nie musiałem czekać, sam kurde poszedłem się zapytać, co się kurde odpierdala. I ten, ale no, niestety z tym stażem było już za późno wtedy. Nie, i teraz w sumie dwa miesiące temu następną kartkę dałem im. I kurde, wyszło na to, że tam psorka, która się tym zajmuje, jest chora. I kurwa, dałem ten facet, zastępca cały. Oczywiście, mimo tego, że zastępca to się tym nie zajmuje, to dał mi e-mail do jakiegoś tam nauczyciela, żeby go się zapytać, co się odpierdala. I ja kurde już trzy jemu zajebane e-maile wysłałem i żadnej odpowiedzi nie dostałem. Tak więc no, to też mi przepadło. Wkurwia mnie to niezmiernie. Jebane gówno. Też niepotrzebny kurwa stres. Tym bardziej dlatego, że to nie jest twoja wina, tylko tych niekompetentnych debili. Dobra. Let's go. Polecimy do jego łba i będziemy zachowywać się jak pryszcz. Ale tego pryszcza nie wyciśnie, bo ten pryszcz umie skakać. Może sobie robić co chce. Ten pryszcz ma czerwoną czapkę. I nazywa się Maruo. Ty penetrujesz moją dziewczynę, to ja penetruję twój łeb. To nie zabrzmiało zbyt dobrze, ale hej, nieważne. Słynę z mówienia bzdur różnych, tylko po to, żeby mieć coś mówić na let's playu. A, tutaj, okej. Okay. Gimbus! Nie dziś. Kolejny gimbus. Nie dziś. I następny gimbus. Ciebie rozwalę w ten sposób. Bo jestem kurde wredny. Wrednym małym swołoczem. Nie kurde. Chcę długi skok zrobić. Marian, ja pierdzielę. Tak. No, dziękuję. Tak to już jest. Niech to mój one-up! Dawaj mi go! Niech to. Nie, nieważne. Chociaż nie, może będę go jeszcze zdobyć. Muzyka jest fajna, tyle wam powiem. O, o! Dobra. Zapomniałem o trikach Mirror's Edge'owych. W którym roku Mirror's Edge zostało wydane? Zawaham się i powiem, że w 2006, tak więc no, Mirror's Edge zrobiło to pierwsze. Przy okazji to bardzo zarąbista gra, polecam. Goty 10 na 10. Katalist jeszcze nie grałem, ale jako, że mam dobrego kompa, to będę mógł to zrobić. W sumie też jako, że mam dobrego kompa, będę mógł sobie zagrać w Tekkena 7. Czego jestem niezmiernie zadowolony. Ponieważ Tekken to zajebista seria. O, shit, moment.
niszczyć ich. Zero litości, bo jestem potworem. Czego ty kurde chcesz ode mnie? Całe szczęście, że jak z tobą gadam, to czas się zatrzymuje. Czarna materia zjada dziurę w kosmosie, uważaj na te dziury. Albo spadniesz w czarną materię. Kurde, wiem o tym! Cały czas to robiłem do tej pory! O. A, w ten sposób, okej. Myślałem, że chodzi jej o te, że jak o to gówno, że jak wpadniemy w to, to będzie źle, ale w sumie... Okej. Let's go, motherfucker! Mayro idzie ci wpierdzielić. Chcę one-upa. Chcę one-upa, dawaj mi go. Dziękuję. Czuję się teraz bezpieczniej. W sumie teraz jak tak się zastanowić, to aż tak bardzo nie przeszkadza mi w tej grze, że one-upy się resetują za każdym razem. Bo kurde, do tej pory w Mariany, w które grałem na 3DS-ie, zawsze miałem jakiś... kończyłem grę ze 100 one-upami. Tak więc no... Nie jest tak źle. Może to dlatego, że jestem pro Mayro Bros super gracz. Albo po prostu miałem farta. Albo gry są bardzo łatwe i to nic takiego mieć 100 kurde żyć pod koniec takich. Zgaduję, że to trzecia opcja jest ta prawdziwa. Lubię grać w Tetrisa. Dawaj kolejnego one-upa. Uwielbiam je dostawać co 5 sekund. Let's go, motherfucker! O cholera! Zjebałem. No trudno. Ach, ale to nic, połapię te wszystkie one-upy, które do tej pory łapałem i wszystko będzie ok. Ale już 56 minut nagrywania. Zbyt dużo kurde nie zrobiłem, szczerze powiem. Ale hej! Nie grałem w tą grę jakiś miesiąc, więc myślę, że mam usprawiedliwienie. Sprawiedliwienie na WF. Zawsze lubiłem WF, mimo tego, że nie byłem dobry z tego przedmiotu. Może dlatego, że no... jestem... puszysty, jakby to powiedział pewien gal, który lubił żreć dziki, w dzieciństwie wpadł do kotła z magicznym napojem. Kurde, to jest takie dezorientujące, ja pierdziu. Tak, teraz tutaj muszę. Okej. Nie stój! Nie! Kurwa mać! Dawaj jeszcze raz, do 3 razy sztuka. Albo do 50, zależy. O, dobra, jest. Mayro parkour. Okej. Okay. Oh my fucking god, let's go! Zróbmy to już w końcu. W sumie to tak jak powiedziałem, jestem ciekaw, ile gwiazd trzeba zdobyć, żeby z ostatnim bossem się napierdzielać. Może to już jest ostatnia walka, co by było dziwne, bo 33 to jest dość specyficzna liczba, jeżeli chodzi o takie sprawy. Ja bym się spodziewał, że 60 potrzebujemy gwiazd, żeby się napierdzielać. Okej. Muszę po prostu przewracać głową, nie? Teraz szybko. Idź, kurde! Thank you. No ja... Nie, debilu! Dziękuję, ja pierdolę. Cię przestraszyłem. Gimbus z hełmem. Majne.
Będę teraz bogaty, będę mógł sobie kupić PlayStation 4 albo Wii U. W sumie a propos tego, ostatnio się trochę na Vitę napaliłem, szczerze powiem. Pomimo tego, no, że konsola jako tako nie ma nic specjalnego, że tak powiem, no bo na serio. O dobra, teraz się zamknę. No i co? To ty, a kto kurde inny? To Marian, tak, to już koniec. Rozpierdzielę cię na kawałki. Nie jesteś straszny. Jak tam szukanie twojego husbanda? Fuck! Może powinienem raczej się skupić na walce. Jak to było? Jak się go rozpierdalało? Już nie pamiętam. Jeszcze trochę i mi kurde całe HP rozpierdoli. A! Dobra. Czyżby to tu? A! W ten sposób. Wstawaj! A! W ten sposób, już pamiętam. Chodź tu. Gdzie uciekasz? Jesteś mój! A i co? Wrzeszcz sobie ile chcesz. Dostaniesz pierdziel i to ci się będzie podobać. A i co? Znam te twoje triki. Ty też umiesz takie akrobacje robić? To nie jest fair. O kurde, myślałem, że tamtą monetę zdobędę. Niech to! Dawać mi monety. Gdzie one są? O, o! No niech to! Trafiaj w te niebieskie! Nie we mnie! Gnojku jeden! Sprzedam cię na bałuckim rynku razem z twoim dzieciakiem! Jako DLC! Cholera jasna, nie mogę się wczuć w to! Blać! Przestań tańczyć! To nie jest DDR! Dobra, chyba przegram. Przegrałem. No nic. Zawsze mogę spróbować jeszcze raz. Zróbmy to. Tylko żeby teraz nie spaść w przepaść. To by było trochę... chujowe. Let's go. Mogę pominąć te scenki? A nie, nie muszę chyba, czy muszę? Zresztą co tu jest do pomijania? Dwie bańki dialogu, czy tam chmurki? Wszystko. Spędzi mnie broda, musiałem się podrapać. Dobra, chodź tu do jasnej ciasnej. Przestań robić te twoje... O, o, o! Niech to! Czemu zawsze obok? Czemu obok celujesz? W niebieskie, kurde, to jest zarąbisty kolor. Nawet nie wiesz. O! No w sumie to nie ma sensu, że on tak się parzy przez tą lawę. W końcu on może w niej, kurde, pływać. O ile dobrze pamiętam. To nie jest logiczne, chyba że jakaś ta kosmiczna lawa jest inna. Chociaż kto wie, co w tym kosmosie może czyhać. No dawaj! Nie no! Przestań się popisywać tym, że umiesz skakać. Ja też umiem. Chuj.
No, to nie było takie trudne, nie? Gdzie idziesz? Jesteś mój! Nie denerwuj się! Tylko wpierdol! Co takiego złego jest w pierdolu? Przestań się popisywać tym, że twoja dupa jest tak wielka, że jak pierdolniesz w nią o ziemię, to aż kurde jakieś fale kinetyczne tworzy. Z ciebie muszę monetę kolejną zjeść. Mniam, jakie pyszne. O, o! Niech to! Pokonam Rosję! Towarzysz! Wódka! Kurde! Jeb twoją mać! O, udało się! Gdzie spierdzielasz? Nie ma ode mnie ucieczki! Przestań udawać Beyblade'a! One już są passé! Kurde, już 10 lat temu one były popularne. Teraz... Co teraz zrobisz? O, jednak żyjesz. Nieźle, myślę, że... wybrałem dobrego faceta, by był moim arcywrogiem. O, dobrze, że innego słowa nie użyłeś. Przynajmniej zawsze jesteś dobry w walce. Ale szkoda dla ciebie, ponieważ mój plan jest prawie skończony. Trudne życie, Marian. Tam masz pecha raczej, Marian, to chciałem powiedzieć. Ale to nic. Kurde, ta gwiazda jest jeszcze większa od dupy Bowsera. Na to by kurde niezłe fale tektoniczne robiła. By tak pierdzielnąć ją o ziemię. Domy by się zawaliły, kratery by się pootwierały. I byłby Armagedon.